Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach, sezon drugi. Tak, wczoraj zakończył się konkurs, gdzie do wygrania były 3 egzemplarze książki. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział, a natomiast za tydzień w odcinku Modnych Obcasów podam wyniki, kto wygrał. No, więc chciałam o tym jeszcze przypomnieć. A co tutaj u mnie dzisiaj się działo, a co się tu nie działo w ogóle, to ho, ho, ho. Jak widzicie, mam tu w prawym górnym rogu taki kilofik, bowiem sobie postawiłam mój bekon. Zaraz Wam pokażę. Będzie widać stąd gdzieś. Bo on stoi tam. Ja przepraszam, ale co mi tu charkocze? To wszystko jest tak pooświetlone, że nie ma prawa tutaj nawet pół charkotania słychać. No, tak ma być. Tak, tam stoi mój bekon. Ustawiłam go teraz na szybsze kopanie, chociaż nie miałam możliwości nawet iść gdziekolwiek coś pokopać, bo byłam zajęta szpitalem. Tak, zajęłam się szpitalem, ale wcześniej jeszcze... Tu musi być jakaś jaskinia na dole, bo to nie jest możliwe, żeby tu mi coś inszego harkotało. Najpierw zrobiłam sobie, słuchajcie, potiarkę u siebie. Co prawda nie miałam jeszcze czasu użyć, ale potiarka jest. Tutaj właśnie. Jeszcze w ogóle muszę powypełniać tymi wszystkimi składnikami, to wszystko pozbierać i będzie działała. Bowiem już uruchomiony został spawner, gdyż był z nim jakiś problem. Nie działał. Z Pietruszkiem doszliśmy do wniosku, że najprawdopodobniej było to spowodowane przenosinami się z wersji 1.9 na 1.10 i stąd wtedy mógł się ewentualnie spawner spsuć. No ale wiadomo, Pietruszek jest magikiem, naprawił w 2 minuty i działa. No tylko co jest problemem? Problemem jest to, że teraz w 1.10 jest atak obszarowy, więc ja, nawet jeżeli będzie odpowiedni NPC, zombie, bijący inne zombie obok niego, on też oberwie. Więc w związku z tym mam łuk. Tak, ja gdzie tutaj na zwykłych obcasach nie używam łuku, musiałam mieć łuk. No, zaraz wam... Znaczy, byliśmy tutaj ostatnio i nie muszę wam tego jeszcze raz pokazywać, ale chcę przetestować łuk, bo jeszcze nie miałam takiej możliwości i chcę sobie spróbować. No, jeszcze tam mięsko leży. No, wyłazić. W ogóle pokażę wam, co na łuku jest. Niezniszczalność, moc, nieskończoność, płomień i uderzenie. To jest połączenie 2 albo 3 łuków, bo za pierwszym razem takiego cuda bym nie dostała. O, jest. Łap. A, tylko że Madzia nie wzięła strzały. No to go z łuku w sposób ręczny. Dobra, następnym razem wezmę strzelę, to będzie wyglądało inaczej. Wypad. Mieczyk też mam nowy, bo miałam kilka łuków takich, wiecie, bezsensownych. No i stwierdziłam, że pokiego mi one, więc w takim razie je wyrzucę do lawy. No i przypadkowo wyrzuciłam tamten miecz. No, ale niewielka strata, w sumie ten nawet jest spoko. Odrzut, co prawda, mi nie odpowiada. Kiedyś lubiłam, naprawdę lubiłam odrzut. Chociaż teraz w sumie, jak ja mam problemy z biciem creeperów, to myślę, że nawet mi się i nada. Też musiałam, słuchajcie, sobie ponaprawiać tutaj i hełm, i napierśnik, bo już były strasznie zjechane. No i przy okazji narzędzia, stąd nie mam żadnego levelu. Bo zginąć chyba nie zginęłam, z tego co pamiętam. Nie, nie zginęłam. No, jeszcze trochę bawiłam się tutaj w oświetlanie. Musiałam powybijać te urojone konie i te szkielety. Ich już tutaj nie powinno być, przynajmniej ja mam taką nadzieję. Właśnie nie, muszę gdzieś doczytać, czy one się spełnią pomimo światła, czy nie. Bo właśnie tamte były, pomimo że były oświetlone, tylko one może gdzieś skądś też i przelazły. Dobrze, a na razie idziemy do szpitala, pokażę wam, co tam słychać. Jeszcze nie jest zrobione w 100%, ale i tak się nad nim ostatnio nasiedziałam mega długo. Najwięcej czasu, słuchajcie, zajął mi dach. No bo tak, całe tutaj wszystko jest oświetlone. No to znaczy, tam górki jeszcze nie są oświetlone, jeszcze tym się muszę zająć. Ale tutaj wiecie, w środku oświetlenie się spełni, a ja nagle słyszę coś charkota. Ja wyłażę na dach, a tam pełno, dosłownie impreza potworowa. Potworna, o. Był uniwersytet potworny kiedyś.
No, to tam też mógłby być. W każdym razie pełno potworów, no to co zrobić, żeby się nie spełniły? Oświetlać nie chcę, bo to jakoś tak nie bardzo mi będzie wyglądać, nie? No to dobra, no to dywaniki i dywanujemy cały dach. Tutaj podywanowane, tam podywanowane. No, kupę czasu na tym spędziłam. Też tutaj zrobiłam, słuchajcie, taki jakby korytarz, bo doszłam do wniosku, że takie przejście odkryte to trochę nie bardzo. No wiecie, przywożą jakiegoś człowieka po wypadku i co jeszcze, podwożę go tarmoszą, żeby do kolejnej części szpitala go wziąć. Tak nie bardzo, więc zrobiłam tutaj taki korytarzyk oświetlony. No i tutaj jest już druga część szpitala. Tutaj jest recepcja. Ogólnie to mi się skojarzyło, że powinna tutaj siedzieć wiedźma. To trzeba byłoby wziąć ten... Boże, jak to się nazywało? Command block. Z tamtą komendą, żeby wiedźmy nie biły. I tutaj sobie zespełnić takową jedną i będzie miał kto pracować. Więc tutaj tak jakby jest recepcja. Tutaj one mają taką swoją też kanciapę do popracowania. Tutaj się właśnie do nich wchodzi. Nie wiem, co to miało oznaczać, ale tak było w projekcie, to sobie przyczepiłam, bo w sumie fajnie wygląda. No i tutaj ogólnie uparłam się, że są same sezonki drzew w doniczkach. W ogóle wiecie co, ja wyrzucę na razie ten texture pack z jesienią, bo lepiej wygląda szpital bez właśnie tych czerwonych liści. O, jakieś zielono to jest ładniej tutaj. No tutaj są też takie ławeczki, żeby sobie siąść, odpocząć. To nazwałam szybko toaletą. Tak. Jak kogoś przypili, to wchodzi. Tylko te drzwi dziwnie działają. Nie wiem, ja się nie znam. No więc to szybka toaleta jest. Tu oczywiście książeczki. Tutaj mamy już przejścia i tu są gabinety. Takie wiecie, proste, skromne. W sumie u lekarzy takie powinny być. Z takiego założenia wychodzę. Że jak lekarz z powołania, to skromnie, ładnie powinno być. Tutaj ten był... W projekcie nie było doniczek, tylko takie kwiatki, więc uznałam, że a dobra, niech będzie jakieś takie coś w tym stylu. Tutaj jeszcze chyba zapomniałam postawić tych krzesełek, bo to miało być biurko. No. Dobra, to się jeszcze postawi. W ogóle nie poprzyczepiałam tabliczek, bo tutaj powinny być tabliczki jeszcze. Ogólnie rzecz biorąc. To w ogóle... Podoświetlałabym to. Dobra, tam gdzie byliśmy, to będę zamykać. Tutaj to jest taki dolny hall. Ja mam rozumieć, że charkota pod spodem. Albo dobra, darujmy sobie. Nie, charkota. Tak, jest wszędzie ogólnie dużo biblioteczek, bo właśnie to, co w niektórych szpitalach zauważyłam, że nieraz w poczekalniach leżą po prostu książki, że jak ktoś czeka, można sobie posiedzieć, poczytać, więc tutaj to jest genialnie zrobione. Tutaj właśnie są przejścia na te wyższe piętra, ja je jeszcze będę jakoś ogarniać. W projekcie tutaj są tory z wagonikami, ja chyba zrobię po prostu tutaj jakieś zwyczajne schody, będę coś jeszcze z tym kombinować. Myślę, że na przyszły odcinek może zrobię oddziały tam na górze. Dobra, może z tej strony. Ogólnie śmiałam się, że to jest lodówka. Ale potem stwierdziłam, że to jest szafa i garderoba, bo tutaj jest miejsce lekarza dyżurnego jakiegoś, nie? Że on sobie tutaj nocuje, to jego garderoba jest. Tutaj ma jakąś swoją tajną szafę, o! Coś sobie tam trzyma. Dobra. Tutaj w ogóle określiłam, że to jest zielarnia. Tak, bo tutaj było pełno właśnie sadzonek, no to stwierdziłam, że przecież można hodować jakieś te zioła lecznicze. Niekoniecznie te, o których w tym momencie pomyśleliście. No, tylko nie wiem, jakieś rumianki, mięty, szałwie i inne tego typu rzeczy. O, tutaj natomiast to się śmiałam, że to jest część z lekka psychiatryczna. Bo tutaj właśnie tak ładnie zasłonięte, tutaj jakaś kozetka, o tutaj wiecie, biureczko, z tej strony sobie siedzimy, tutaj jakiś zainteresowany przyszedł, wiecie, o stan zdrowia pacjenta. Taki przytulny ten szpital mi wyszedł. O, tutaj to już taki, wiecie, już co nie trzeba go chować tą za kotarą jakoś, że bardziej z nim wszystko w porządku.
Tutaj tak samo. W ogóle fajnie było, właśnie jest fajne to, że te pomieszczenia każde jest inne. No, ja je oczywiście przerobiłam po swojemu. Ja wam kiedyś pokażę oryginał tego projektu. To jest całkowicie zmienione kolorystycznie. Tak, tutaj jest jakieś podwójne biureczka dla pracowników. Czekajcie, przejdziemy sobie może tamtą stroną. A, jeszcze tam na górę możemy się udać. To przejdziemy sobie tędy. Tutaj w ogóle była taka zwykła ściana i była cała obwieszona w obrazach. Ejku, już noc idzie. Wiecie co? Ja, żeby mi się potwory nie spełniły, to ja pójdę sobie. Zaraz stanę tu. Tutaj do psychiatryka i się prześpię. W sumie jest tam oddział psychiatryczny. Na górze. Dobra, to my śmigamy na razie tutaj na pięterko. W ogóle w tych wieżach, co są, to tam jest chyba z cztery oddziały, cztery piętra jeszcze. Tutaj jest ogólnie część jakaś stołówka, jadalnia, coś w tym stylu. Tylko teraz tak weszłam i pomyślałam, że nikt nie pomyślał, co by tu lodówka jakaś chociaż była. Ale to nic. Biorę z sobą śniadanie na wynos. No, tutaj natomiast można powiedzieć, że też jest taka poczekalnia, tutaj z góry sobie wszystko widać. No, w ogóle strasznie mi się to miejsce, te poczekalnie, teraz będą kojarzyć z Poltergeistem, bowiem akurat wtedy oglądałam ten horror. No, mnie dalej trzyma mania horrorów. Tutaj w sumie nie wiem, co to miało obrazować, czy tutaj... Znaczy, wysnułam taką teorię, że tutaj jak ktoś jest ciężko chory, to ma obrazować jakąś wannę czy coś. Jego tutaj się wsadza, podpala i gotuje. Tak, ja i moje teorie. Tutaj jest jakiś magazyn, można powiedzieć, że na leki. Tutaj to nie wiem, co by mogło tam być. No, w każdym razie tu teoria, że gotują ludzi, żeby ozdrowieli. Tak. No i to tyle z pięterka. Schodzimy sobie na drugą część do szpitala. No a wracając do horrorów, ostatnio w ogóle stwierdziłam, że dużo horrorów byłoby mega dobrych, gdyby one były... No, powiedzmy tak, mają genialną fabułę, ale wykonanie w niektórych momentach naprawdę leży i jest okropne. Oglądałam ostatnio horror... Do bram piekieł. Coś takiego. Nie wiem, jak wejdziecie na mojego filmweba, to sobie tam możecie zobaczyć. Link macie w opisie. W każdym razie, historia jest świetna, ale niektóre momenty no, są wręcz okropne. No słuchajcie, kobieta zostaje zaatakowana przez cygankę. No tu wiadomo, biją się, drapią, jakieś szarpanie, wyrywanie włosów. A cyganka atakuje ją ośliniając. No. Więc stwierdziłam, że to jest czarna komedia, poleciłam kinie, nie się pośmieję. Tak, tutaj mamy też jakiś magazyn lekowy. Można w sumie byłoby tu zrobić okienko, ladę i to by była apteka. Czekajcie, no, nawet to by, można było to tak przerobić. No, tutaj nie wiem, co to miało być, czy to jest jakieś miejsce do mierzenia ludzi, czy o co kanon z tymi tutaj takimi. No, ale coś takiego miało być, co takie coś powstało. Nie znam zamysłu autora, że tak powiem, ale jest spoko, więc popieram. Tutaj jest rentgen. Stwierdziłam, że to jest rentgen. Musiałam tutaj poświęcić żelazo, żeby to tak w miarę wyglądało. Tutaj o, macie lampy jakieś rentgenowskie, tu to się jakoś przesuwa, kładzie, coś takiego. Nie, no ciekawie wygląda, no. Tak, i tutaj wszystko, wiecie, tak zamykane, żeby ktoś niepowołany nie wszedł. Tutaj się siedzi, patrzy, czy człowiekowi coś się nie stało. Wiecie, jak to w horrorach bywa, jak są takiego typu badania. Dobra, stąd przeszliśmy. Tutaj też to jest jakaś taka bardziej część rekreacyjna dla tych, dla pracowników. Tutaj też taki hall. I idziemy na górę. Góra to jest, ogólnie stwierdziłam, bo tutaj było mega kolorowo w głównym projekcie, że stwierdziłam, że to jest miejsce dla rodziców z dziećmi. Że tutaj mogą właśnie rodzice z dziećmi sobie czekać, a tutaj dzieci się pod drzewkami bawią. Miałam w ogóle piasek tutaj zrobić, nie? Że niby plaża. No, ale nie wyszło. Tutaj natomiast stwierdziłam, że jest jakaś aula wykładowa.
tutaj sobie jakiś ktoś mądry stoi, głosi te swoje mądre wykłady, ewentualnie jakieś eksperymenta robi i tak dalej, nie? Także w ten sposób. No. I tutaj jest kolejna poczekalnia. No. Ogólnie... O, tych nie położyłam. No nic, naprawię jeszcze. Ogólnie tutaj natomiast obejrzałam, robiąc cały ten, tą część szpitala, Paranormal Activity. Wszystkie części, wszystkie sześć. Tak, tutaj jeszcze jest taki, no nie wiem, tak było w projekcie. Tak, takie wąskie miejsce, gdzie sobie można siąść i poczytać też książeczki. Dobra, wypadamy z tego szpitala. Tyle na razie w nim powstało. I właśnie myślę, że tam się piętrami też zajmę na kolejny odcinek. No, co jeszcze do Paranormal Activity, to powiem wam, że im dalej, tym bardziej mi się podobały filmy, bowiem było więcej tak jakby wyjaśniania całej fabuły, wszystkiego. W ogóle ja powinnam wam bardzo podziękować, bo niejednokrotnie na Filmwebie piszecie mi wiadomości, tam zobaczycie, czy coś oglądałam, czy nie. I jak czegoś nie oglądałam, to mi polecacie właśnie filmy. I niejednokrotnie dość dobre filmy mi poleciliście, na przykład film Ojczym był bardzo fajny. Dobra, ja sobie tutaj chcę dodać mojej liście z powrotem. Ciekawy był. To w sumie nawet horror nie był, tylko chyba thriller, ale mimo wszystko był dobry. No, więc to by było na tyle ze szpitala. A my dzisiaj, słuchajcie, tak ostatnio robiłam render mapki, który mam wrzucić na koniec odcinka, bo obiecałam, bo ktoś się prosił i pisał. My się udamy tam, bo tam jest nieodkryte. I ja tak liczę, że być może tam będą pandy, bo iglo sobie tutaj nadal stoi, ale pand ni widu, ni słychu. Więc wypadałoby sobie pandy przytarabanić. No, tak właśnie wygląda szpital z zewnątrz. Jeszcze w ogóle muszę zrobić jakieś wyjście ewakuacyjne, bo mamy jedno wyjście ze szpitala. W razie pożaru wszyscy spłoną. No. No ale cóż. Więc nad tym troszkę pomyślę. Może przy tych właśnie schodach gdzieś będą wyjścia. Nie wiem, będę kombinować jeszcze. No w ogóle nieraz piszecie, że ja zrobiła odcinek ze wszystkich moich budowli, które tu powstały. Ja raz taki odcinek robiłam. Pamiętam. To był jakiś czas wspomnień czy coś takiego. Jakoś tak to nazwałam. W każdym razie ja pamiętam, że odcinek był dłuższy niż zwykle, bo przeważnie robię takie półgodzinne odcinki. To tamten był chyba... Okej. Z 40 ileś minut miał, a ja samo go nagrywałam ponad 1,5 godziny, bowiem przejście z jednej lokacji do drugiej naprawdę zajmowało bardzo, bardzo dużo czasu. Ja właśnie mam tendencję, że nie buduję wszystkiego obok siebie, tylko ja mam 5 czy 6 miejscówek na tym świecie, więc zganianie między nimi zajmuje mega dużo czasu. Więc ja na razie na film typu pokazania wszystkich budowli się zdecydowanie nie porywam. A patrzcie, tutaj są ośnieżone te, może tam by były pandy. I węgiel, 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 węgiel zbieramy. Węgiel jest mi naprawdę niezmiernie potrzebny, bo już się powoli mi kończy. A jeszcze mówię, całe miasto nie jest oświetlone. Też pisaliście, że miasto straci urok i będzie takie mocno oświetlone, że latarnie niepotrzebne i w ogóle. Latarnie, one stanowią bardziej funkcję dekoracyjną niż taką, która by, wiecie, miała naprawdę oświetlać wszystko, bo by musiały stać te latarnie jedna koło drugiej tak naprawdę. Więc to są bardziej dekory i ogólnie jarało mnie, że można robić takie mechanizmy, które się włączają i wyłączają w dzień i w nocy, nie? Więc po to głównie są te latarnie. A tak to nie wiem, ja myślę, że pobawię się w jakieś glowstone czy coś i zrobimy, wiecie, na zasadzie, że będzie o tak jak tu na przykład blok glowstone'a i na tym będzie, nie wiem, jakieś te liście czy coś, żeby to zakryć i takie będzie delikatne, ukryte oświetlenie. Coś na ten styl. Czekajcie, przejdziemy sobie tam. No bo w sumie, jak zaczęły mi się już w końcu spełnić nowe potwory koło mnie, to może i pandy powinny się tutaj na śniegu też spełnić, prawda? Czy ja tu w życiu pandy nie widziała, to... Czy ja poznam, że to panda? Są bardziej też góry.
Chodźcie tam, tam też jest ośnieżona. A wypadałoby znaleźć... Ja się tu biłam kiedyś z pająkiem? Ja chyba od tamtej strony wracałam, słuchajcie, z tego... z poprzedniej wyprawy. Nie, ale teraz mówię, upieram się i na kolejny odcinek mają być pandy. Ja chcę przytarachać pandy w końcu do domu. Ewentualnie zabiorę te krowy stąd, podmienię tekstury na białą i będzie. No i ja chcę też lamy. W ogóle wiecie, kiedy już oficjalna wersja kolejnego Minecrafta wychodzi? Serio bym chciała. Dobra, my mamy iść po tamtym skosie ogólnie. Tam jest nieodkryte. Dobra, w budkach mam naprawę. Mogę się troszkę pobić. Ja jeszcze coś miałam znaleźć z tego, co pamiętam. Poza pandami. W ogóle miałam też zamysł, żeby posiedzieć w tym, w Netherze i pobić czarne baśki, żeby mieć kolejnego Withera. Chociaż obiecałam Pietruszkowi, że kolejnego Withera już ubiję bez tego, bez pistonów i bez Netheru, tylko normalnie. Nie, będę próbować. Teraz też się w alchemię muszę pobawić, bo właśnie po tym odcinku chcę już doświetlić miasto do końca. O, wypróbujemy mieczek. Na creepery on jest genialny. Bo on nie buchnie mi tu przy mnie wtedy. Ale na baśki będzie zły. Ja jeszcze trochę. Boże, czarne króliki. Czuję się jak horrorze. Idziemy przez ciemny las, a tu wyskakuje czarny królik morderca. No, będę chodziła niedługo z dwoma mieczami, tak jak chodzę z dwoma kilofami, bo nieraz pytacie, dlaczego ja mam dwa kilofy. Jeden jest po prostu z jedwabnym dotykiem, a drugi jest ze szczęściem. Ty! O, pani! Jezu, gdzie ja popadłam? Jezu, ten śmiech. Pani, co pani tam pijesz? Wow! Wypad! Otrułaś mnie i śmierdzę teraz. Idziemy stąd. A tam są zwykłe konie. Ej, no nie bij mnie już, proszę. Nie, ja się z tobą nie chcę bić. Spadaj. Ja na razie uciekam. A w ogóle w tej książce, co właśnie była w konkursie do wygrania, był fajny właśnie motyw, że oni też uciekali przez las, przed potworami. O, spadająca gwiazda. No, że oni tak sobie, wiecie, odkrywali ten świat, bo oni byli ogólnie jako ludzie, nie jako Steve, nie byli kanciaści, tylko wpadli do tego świata jako zwykłe człowieki. No i to takie fajne było. Co prawda twierdzę, że książka mogłaby się inaczej zakończyć, ale... No, niektórzy z was w ogóle pisali, że czytali już tą książkę. No, a ja osobiście polecam. No, offside'a grasuje. Jeszcze więcej offside'a. W ogóle tak mi się wydaje, że gdybyśmy odbili teraz na lewo, tak porządnie na lewo, to byśmy doszli na naszą pierwszą miejscówę. Co tak stuka? Dobra, wiem, że tu są baśki, ale to nie baśka stukała. Baśki tak nie stukają chyba, nie? Przynajmniej mi się wydaje, że to stukało tak, jakby ktoś się drzewo ciął. Dziwne to było. Nie. Z basiami my się już nie bawimy. Już jeden epizod przed chwilą był, wystarczy. Ja wiem właśnie, że macie parcie na szkło, no ale nie. Wystarczy.
W ogóle nie mogę się doczekać tych nowych potworów, nowych lokacji i tych małych duszków, co oni tam spełnią, jakieś te totemy życia i w ogóle. Ostatnio filmik o tym oglądałam, co ma dojść nowego. Tak się podjarałam. Las brzozowy, jak ja nie lubię. Teraz się tyle tych brzóz naścinałam, że nie. Dobrze, że cały szpital wkoło brzozami obsadziłam, to nie miałam z tym większego problemu. Też można byłoby kiedyś przyjść, taki cały las wykarczować. W ogóle ostatnio wspominałam jeszcze, jak przyszliśmy tylko tutaj w to miejsce, gdzie teraz powstaje miasto, jak tam były te dwie małe wioseczki, jak je ten rozbijaliśmy, jak zostały same NPC, potem tylko jeden się ostał, jak pierwsza powstała fabryka mięsa. No wy co się tam wściekacie? Dobra, poczekać chwilę, bo ja zgłodniałam, nie atakować mnie. W ogóle powiem wam, że teraz tak jakoś przypomniały mi się króliki, że nigdy nie spotkałam tego królika mordercy. Bo ponoć jest taki królik, który ma czerwone oczy, jak się do niego podlezie... O, wioska. Au! To on morduje. Ja nie wiem, czy to jest mit tylko, czy takie coś naprawdę istnieje. No dzień dobry państwu, dzień dobry. Czy ja tu u was była kiedy? Macie jakiegoś tego kowala czy coś? Cześć. Właśnie, macie takiego białego w takim białym kaftanie i wcale on nie jest psychiczny? Bo ja potrzebuję przecież do handlu, żeby mi wyhandlował który jaką tą książkę z naprawą. Może jakie wy tu niebezpieczne tereny macie? Jest tu ktoś? O, dzień dobry. Ale pan nie jest biały. Zaraz zombie słyszę. Ja panów tutaj uratuję. O, jest kolejny jakiś taki biały. To też na skóry się sprzedaje. Pewnie się wymownie na niego popatrzył. A wiecie co, ja bym sobie tutaj zrobiła bazę kolejną. Tak, ja mam fazę, no, coraz to nowe lokacje. Ale to jest takiegoś sympatycznie. Wiecie co, ja sobie tutaj teraz zostanę, bo ja sobie wyrenderuję jeszcze raz mapkę i zobaczę, czy w tamtą stronę są jakieś nieodkryte tereny. Bo jedne nieodkryte tereny kitramy na aktualizację, tam na wybrzeżu, gdzie niedawno się budowałam, to tam obok są nieodkryte tereny, to tam będziemy czekać właśnie na aktualizację, żeby znaleźć lamy i te nowe lokacje. A tutaj bym sobie tako zostawiła, żeby sprawdzić, czy tam dalej nie ma śniegu i nie ma pand. Chociaż jeju, taki kawał drogi trytolić te pandy, to... jakoś damy radę. Dobra, kochani, to ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć! Ha.